Czasami bywa tak, że pojawiają się ciekawe okazje, by wesprzeć kogoś w jego dosyć ciekawym celu. Nie inaczej jest w tym przypadku, w którym chciałbym wam zaprezentować naprawdę ciekawy pomysł Sevona, gracza Guild Wars 2, który postanowił otworzyć 1 milion Lucky Envelope. I w tym jesteśmy potrzebni mu my. Rozumiem, że większa część osób, jeżeli nie powie, to pomyśli, czemu ja mam mu cokolwiek dawać. Nie mogę sobie sam to ogarnąć? Nie będę marnował na to golda. Jednak i dla takich ludzi znajdzie się ciekawa motywacja, bowiem możecie na tym zarobić. Sprzedając mu Lucky Envelope, zarobicie 1 golda, 40 srebra, bez żadnej prowizji, jak to ma miejsce w przypadku Trading Posta, gdzie koniec końców tracicie na tym od 1 do 2 golda. Tutaj zarabiacie sztywną stawkę, tym bardziej jak pogracie podczas Lunara i zdobędziecie dodatkowe envelopki, zysk proporcjonalnie będzie większy. Dla przykładu, wydajecie 8 golda na 8 envelopek, z każdej dostajecie gold 40, co daje wam 11 golda 20 srebra, minus wydane 8 golda to 3 golda 20 srebra w kieszeni, a podczas zakupu tańszych wersji envelopek zarobek potrafi bardziej podskoczyć. Jednak jak zarobić, jak mu to sprzedać? Jeżeli jesteście w gildii, prośba do mistrza lub zastępcy. Zbierajcie envelopki od graczy, zapisując kto ile dał w danym dniu. Po jakichś 2 do 4 dni lider wysyła mu to pocztą, a on odsyła odpowiednio wyliczoną liczbę golda. Wtedy to mistrz gildii wylicza, ile każdemu się należy. Oczywiście nazwa kolegi jest w opisie filmu. Dlaczego tak wysyłać, a nie prywatnie? Powód jest prosty – czas. Chłopak potrafi czasami spędzić po kilka godzin zbierając, wyliczając i odsyłając golda. A gdyby coś źle wyliczył, ze zwykłego ludzkiego zmęczenia, to zaraz byłby społeczny ból, że jak to tak można? Więc tu naprawdę fajna inicjatywa z jego strony, tym bardziej, że naprawdę możecie się na tym wzbogacić, a chłopak nie robi tego pierwszy raz, więc jest sprawdzony i legitny, sam nieraz u niego to robiłem. Sprawa kolejna to zarobek z boosterów na Magic Finda. I nie chodzi tu o takie z jedzenia, a na przykład Communal Boost Bonfire, Halo Fortune Fireworks czy Dragon Fortune Fireworks. Są to boostery, które jeżeli im odpalicie, dadzą wam za to 15 golda. Kolejna sprawa to łopaty na Silver Waste. I tu sprawa wygląda inaczej. Jeżeli w przypadku boostera wystarczy wejść i im odpalić, z łopatami musicie biegać z nim i wykopywać im skrzynki. Za każdą łopatę jest 60 srebra plus boosty, gdy na przykład ktoś was w otwieraniu wyprzedzi, na przykład jakiś random z mapy. Jednak więcej informacji o tym, jak to działa, znajdziecie na nowym Discordzie Sevona, do którego serdecznie zapraszam. Link w opisie, oczywiście na moment nagrywania nie ma jeszcze w pełni funkcjonalnego Discorda, dlatego też zalecam czekać oraz raz na jakiś czas wejść na film, by sprawdzić, czy link już się pojawi. Oczywiście będzie on w komentarzu. Dlaczego warto wejść na Discorda? Ponieważ znajdziecie tam masę informacji, na przykład o tym, jak dzięki właśnie tej pomocy możecie zarobić i to niemałe pieniądze. Więc jak widzicie, możecie zarobić masę golda, tak naprawdę w wielu przypadkach praktycznie nic nie robiąc. Myślę, że to naprawdę fajna inicjatywa, którą warto wspierać, tym bardziej, że zyskujemy na tym naprawdę sporo. Już nie mówiąc, że pomagamy promować na zagraniczny rynek nasz potencjalny narodowy sukces, osiągnięcie. Także zapraszam do zarabiania masy golda oraz do wsparcia Sevona, bo chłopak robi naprawdę świetną robotę, zajmując się nie tylko tym wyczynem miliona envelopek, a także... A co ja wam będę spoilerował? Wbijajcie na Discorda oraz na kanał Blimka, by dowiedzieć się więcej, bo znaleźć możecie tam pełny wywiad z tym jego mościem. Z mojej strony to wszystko, zapraszam do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału, gdyż to dzięki wam ma szansę on się rozwijać i trafiać do szerszej ilości osób. A 70% oglądających jest bez subskrypcji, także czekamy na was. Mówi do was Sizu, hej!